w jaki sposób życie na Ziemi odrodziło się po kataklizmie, który zniszczył gigantyczne dinozaury. Dziś wiele wymarłych zwierząt jest nam bardziej znanych niż niektóre gatunki, które wciąż żyją. Wśród nich są dinozaury. Diplodok jest bardziej znany niż Sardwa, a tyranozaur bardziej znany niż Perameta. Dinozaury są częścią kultury popularnej. Przez ponad 165 milionów lat te majestatyczne stworzenia dominowały na Ziemi, zajmując większość niż ekologicznych i pozostawiając niewiele miejsca dla innych gatunków. 5 razy Ziemia stanęła w obliczu poważnych wstrząsów, które miały fundamentalny wpływ na jej późniejszą historię. Kiedy zniknęły podczas 5. masowego wymierania, nieptasie dinozaury pozostawiły po sobie niezmierzoną pustkę. Pustka ta umożliwiła ewolucję ssaków i ptaków, które są obecnie bardzo zróżnicowanymi grupami zwierząt. Bez tego wyginięcia dinozaury prawdopodobnie nadal dominowałyby w życiu na Ziemi, a inne zwierzęta nie miałyby okazji odcisnąć swojego piętna. Masowe wymieranie zmienia zasady gry, redystrybując karty poprzez potępienie pewnych grup i dając nowe możliwości innym. Kiedy zniknęły dinozaury, nasi odlegli przodkowie przetrwali. Drogi podróżniku, witaj! Dziś cofniemy się w czasie, aby dowiedzieć się, jak wyglądała Ziemia po wyginięciu dinozaurów. Ale zanim wyruszysz na kolejną przygodę, polub wideo i zasubskrybuj kanał, aby niczego nie przegapić. Dziękujemy i zapraszamy do życia przed i po dinozaurach. Masowe wymieranie to wydarzenie, które przypomina stosunkowo krótki kryzys biologiczny w geologicznej skali czasu. Co najmniej 75% wszystkich gatunków roślin i zwierząt znika z powierzchni Ziemi. W ciągu ostatnich 500 milionów lat życie na naszej planecie przeszło 5 masowych wymierań, a od 75 do 90% wszystkich gatunków lądowych zniknęło w katastrofach o tytanicznych proporcjach. Obecnie zniknęło ponad 99% wszystkich organizmów, które kiedykolwiek żyły na Ziemi. Zjawisko wymierania gatunków nie jest już zaskakujące. Gatunki są śmiertelne. Każde z wielkich masowych wymierań odegrał rolę w historii świata żywego, zmuszając go do obrania nowych kierunków, ponieważ zdziesiątkowana fauna i flora zostały zmuszone do ewolucji. Te śmiertelne wydarzenia utorowały jednak drogę dla nowych form życia. Wymieranie ordowicko-sylurskie miało miejsce 444 miliony lat temu. Wydarzenie geologiczne wywołało epizod zlodowacenia. Znaczne ilości wody zostały uwięzione w pokrywie lodowej, trzykrotnie większej od dzisiejszej Antarktydy. Dwutlenek węgla z atmosfery został wyssany przez wietrzenie skał, a temperatura na Ziemi znacznie spadła. Poziom mórz obniżył się, a stworzenia morskie zauważyły, że ich siedliska ochłodziły się i skurczyły. Gdy poziom mórz zaczął się ponownie podnosić, poziom tlenu w wodzie spadł, co doprowadziło do wyższych stężeń rozpuszczonych metali toksycznych. To wydarzenie doprowadziło do zniknięcia 85% wszystkich gatunków lądowych. Wymieranie dewońskie rozpoczęło się 383 miliony lat temu, prawdopodobnie z powodu silnego epizodu wulkanicznego. Impulsy spowodowały gwałtowny spadek poziomu tlenu w oceanach. Była to katastrofa dla flory i fauny morskiej. Ziemia nagle ponownie zamarzła, ale ten epizod był krótszy i trwał mniej niż milion lat. Podczas tego masowego wymierania wyginęło 75% gatunków.
trzecie masowe wymieranie, permsko-triasowe, miało miejsce 252 miliony lat temu. Była to najgorsza katastrofa, jakiej kiedykolwiek doświadczyło życie na Ziemi. Zginęło ponad 90% wszystkich gatunków. Zniszczone lasy będą potrzebowały ponad 10 milionów lat, aby się odbudować. Podczas erupcji wulkanicznych nastąpiły ogromne rozpryski lawy, uwalniając miliardy ton węgla. Następnie magma przeniknęła przez pole węglowe w kierunku powierzchni, powodując odparowanie innych gazów cieplarnianych, takich jak metan. Rezultatem było globalne ocieplenie na ogromną skalę. Temperatura wody morskiej i powierzchni wzrosła o kilka stopni. Skały ziemskie zostały szybko zmienione przez kwaśne deszcze. Poziom tlenu w oceanach spadł o około 76%, zagrażając morskiej faunie. Około 200 milionów lat temu Ziemia przeszło wymieranie triasowo-jurajskie. Wydarzenia geologiczne doprowadziły do ocieplenia powierzchni Ziemi i wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Spowodowało to zakwaszenie oceanów, uniemożliwiając prawidłowy rozwój gatunków morskich. Jest to kolejny cios dla życia na Ziemi, które traci do 80% gatunków lądowych i morskich. Piąte i ostatnie masowe wymieranie miało miejsce w okresie Kreda Paleogen, 66 milionów lat temu. Zostało ono spowodowane uderzeniem asteroidy, w wyniku którego zniknęło prawie 65% gatunków zamieszkujących biosferę. Ale jeśli ta katastrofa pozostaje najbardziej znaną, choć nie najbardziej śmiercionośną, to dlatego, że spowodowała zniknięcie wszystkich gatunków słynnych, nieptasich dinozaurów. Koniec dinozaurów to przełomowe wydarzenie. Jednak człowiek nie miał w nim żadnego udziału, ponieważ prawie 60 milionów lat dzieliło ostatnie dinozaury od pierwszej istoty, którą można było opisać jako mniej lub bardziej ludzką. To wyginięcie przywołuje na myśl tragedię wielkich zaginionych cywilizacji. Dinozaury królowały przez ponad 165 milionów lat, dominując na każdym kontynencie. To wielkie wymieranie przez długi czas pozostawało tajemnicą i pozostaje jedną z największych zagadek globalnej historii. Nawet jeśli naukowcy zgadzają się co do jednego możliwego scenariusza. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przyjrzyjmy się, jak wyglądał świat w czasach dinozaurów. Jesteśmy w okresie kredy, nieco ponad 65 milionów lat temu. Ziemia widziana z lotu ptaka wydaje się nieco znajoma. Superkontynent Pangea podzielił się już na dwa kontynenty, Laurazję i Gondwanę. Później Laurazja podzieliła się na dwie części, odsłaniając przyszły ocean północnoatlantycki. Ogólny klimat jest ciepły i wilgotny, z wysokim poziomem morza. Roślinność jest bardzo zróżnicowana, dzięki pomocy owadów dominują paprocie, drzewa iglaste i rośliny kwitnące. Zarówno w morzach, jak i na lądzie dominuje gigantyzm. Duża rodzina gadów morskich króluje w wodach Kredy. Gady te zajmują wszystkie środowiska, od przybrzeżnych raf po otwarte morze. Plezjozaury nie pływają z ogonami, ale używają nóg, które zostały przekształcone w wiosło do pływania. Żywią się amonitami, rybami i innymi gadami morskimi. Mosasaury są kuzynami jaszczurek i jaszczurek monitorujących. Mierzą od 1 do 15 metrów długości. Ich długie, pionowo spłaszczone ogony umożliwiają im poruszanie się pod wodą. Ich kończyny są przekształcone w wiosła pływackie, co daje im możliwość pływania. Żywią się rybami i innymi gadami. Wszystkie te gady oddychają płucami, a nie skrzelami. Muszą więc regularnie wypływać na powierzchnię, aby odnowić zapasy powietrza.
Jednak niektóre gatunki, takie jak pliozaury, mają zbyt małe nozdrza, dlatego pływają z półotwartymi ustami. Pozwalają wodzie przepływać przez otwory w podniebieniu i wydostawać się przez nozdrza. Zapachy są analizowane podczas przepływu. Obok tych gadów żyją inne, bardziej znane gatunki. Takie jak krokodyle morskie, węże płaskie i żółwie morskie, archeron to żółw morski, który żyje w płytkich wodach. Jest to największy żółw morski, o którym wiadomo, że żył obok dinozaurów. Mierzy ponad 4 metry długości. Dzięki mocnemu dziobowi może rozbijać skorupy amonitów, belemnitów, małży i innych skorupiaków. Może również zrywać twarde wodorosty i trawy. Jego szkielet jest lekki. Dzięki dużym płetwom może bardzo szybko poruszać się pod wodą, aby złapać ofiarę lub uciec przed drapieżnikami, takimi jak mososaury. Metriorhynchus jest wyłącznie morskim, mięsożernym krokodylem. Może osiągać do 3 metrów długości. Jego ciało jest wyposażone w płetwę ogonową w kształcie księżyca, co czyni go znacznie bardziej wydajnym pływakiem niż współczesne krokodyle. Jego nogi przybrały formę krótkich, płaskich płetw, w których wszystkie palce jednej kończyny są połączone w jedną błonę. Fauna morska obejmuje mniejsze stworzenia żyjące dyskretnie obok gigantów. Rudysty to rodzina małży, które były bardzo powszechne w epoce dinozaurów. Niektóre są samotnikami, inne tworzą gęste kolonie i budują prawdziwe rafy, zapewniając schronienie rybom, krewetkom i ślimakom morskim. Aby się odżywiać, filtrują wodę morską i wychwytują plankton oraz zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie. Plankton zawiera m.in. otwornice. Foraminifera to jednokomórkowe zwierzęta, chronione przez zwiniętą skorupę. Chociaż zawierają tylko jedną komórkę, mogą dorastać do 8 cm średnicy. Oczywiście nie brakuje ryb. Przedstawiciele naszych współczesnych ryb pojawiają się właśnie w tym czasie. Choć nadal nie są zbyt liczni, morza były również zamieszkane przez mięczaki, a amonity były dobrze reprezentowane, chronione przez spiralną skorupę składającą się z szeregu komór. Zwierzę żyje w ostatniej komorze, która często jest największa. Porusza się za pomocą małej rurki, którą można sterować. Jego macki są wyposażone w przyssawki, które umożliwiają mu schwytanie zdobyczy. Następnie miażdży je swoimi papuzimi szczękami. W tamtym czasie istniało ponad 5000 gatunków amonitów. Belemnity to głowonogi z wewnętrznymi muszlami. Ich hydrodynamiczne ciało umożliwia im pływanie z dużą prędkością. Te mięsożerne okazy chwytają ryby za pomocą 10 haczykowatych macek. Ptaki i pterozaury dzielą powietrze. Pterozaury to rząd latających gadów, które żyły obok dinozaurów. Jeden z nich, Quetzalcoatlus, wyróżnił się imponującymi rozmiarami, osiągając rozpiętość skrzydeł do 12 metrów. Był on dotknięty gigantyzmem tamtych czasów. Pterozaury były wielkimi fanami ryb. Nie mogąc pływać pod wodą, łowiły ryby w locie, przesuwając dzioby po powierzchni wody. W zależności od gatunku, pterozaury miały szeroką gamę dziobów. Niektóre mają długie, cienkie zęby do filtrowania planktonu, podczas gdy inne nie mają zębów i są bardziej jak padlinożercy. Na lądzie dinozaury są dominującą grupą zwierząt. Dzięki swoim niezwykłym rozmiarom i wadze zróżnicowały się i ewoluowały na wszystkich kontynentach. Dinozaury są dumą i radością okresu kredy. Ze swoimi smoczymi głowami i długimi, ostrymi zębami nigdy nie przestają fascynować. Poza tym, spopularyzowanym wizerunkiem świat dinozaurów
pozostaje odrębny. Diplodok i brachiozaur to największe zwierzęta lądowe wszechczasów. Podczas swojego panowania prawdopodobnie osiągnęły limit wielkości dostępny dla zwierząt lądowych na Ziemi. Gdy zwierzę rośnie, jego kości wydłużają się, ale muszą również rosnąć, aby pozostać wystarczająco silne, aby utrzymać jego ciężar. Kończyny stają się coraz grubsze, a zatem coraz cięższe, co dodatkowo zwiększa całkowitą wagę zwierzęcia. Maksymalny rozmiar zwierzęcia lądowego jest zatem ograniczony. U Diplodocusa i Brachiosaurusa kręgi żebra są wydrążone przez wiele wnęk. Odciążyło to szkielet, nie zmniejszając jego solidności. Wydaje się jednak, że żaden dinozaur nie mógł przekroczyć długości 40 metrów i wagi 100 ton. Diplodok jest znany na całym świecie. Może mierzyć do 27 metrów długości. Jego czaszka jest wydłużona, a pysk wystaje do przodu. Jego nozdrza znajdują się bardziej z tyłu oczodołami. Powietrze podąża złożoną ścieżką, umożliwiając zwierzęciu skrupulatną analizę zapachów w jego otoczeniu. Dobrze ustanowione zęby znajdują się z przodu szczęki. Kiedy się zużywają, są zastępowane nowymi zębami. Jego ogromna miednica, wzmocniona przez 5 zespawanych kręgów, utrzymuje ciężar około 10 ton. Jego długi ogon równoważy ciężar szyi. Kończy się zwężającym się biczem, dzięki któremu może używać go jako broni obronnej. Trzaskając nim jak biczem, jego szyja składa się z 19 kręgów i może osiągnąć 15 metrów długości. Chociaż bycie gigantem może mieć zalety takie jak dostęp do większej ilości pożywienia i możliwość łatwiejszej obrony, zwierzęta te są również zmuszone jeść więcej niż inni i muszą utrzymywać własną wagę. W obliczu tych roślinożernych gigantów mięsożerne dinozaury były bardzo zróżnicowane. Od dużych padlinożerców po małe, zwinne drapieżniki. Tyranozaur jest prawdziwą gwiazdą drapieżnictwa. Obok niego żyją mniej znane, ale równie potężne gatunki. Rodzina spinozaurów wyróżnia się spośród innych teropodów długim pyskiem, licznymi małymi zębami, imponującym szponiastym kciukiem. Baryonyx to spinozaur mierzący prawie 10 metrów długości. Jego nazwa oznacza potężny pazur. Ten duży drapieżnik porusza się na dwóch nogach. Chociaż nie jest całkowicie wodny, większość czasu spędza w pobliżu wody, polując na ryby. Jego potężne ramiona służą do łapania i ujarzmiania zdobyczy. Jego krokodyle szczęki sprawiają, że jest potężnym drapieżnikiem. Nie zadowala się tylko jedzeniem ryb, jest także aktywnym łowcą innych dinozaurów lądowych i padlinożercą. Ma długi ogon, zapewniający równowagę. Świat dinozaurów był pełen owadów, które kopały ziemię, pełzały po ziemi lub latały w powietrzu. To właśnie w tym czasie pojawiły się pszczoły, mrówki i motyle. Pod ich maleńkimi odnóżami świat pokrył się kwiatami. Pierwsze kwiaty przypominają nasze współczesne magnolie z szerokimi płatkami. Następnie kwiaty przechodzą transformację i specjalizację. Płatki przybierają różne kształty i kolory. Kwiaty wydzielają zapach, który przyciąga owady. Owady znajdują nektar, odżywczy płyn i pyłek do spożycia. Te kwitnące rośliny stają się dominujące. Ozdabiają krajobraz obok drzew iglastych, orzechów włoskich, buków, platanów, sagowców i paproci drzewiastych. Wiatr lub deszcz przynoszą pyłek emitowany przez męskie organy. Ziarna te są następnie przenoszone losowo do zalążków innych osobników, aby zapewnić rozmnażanie roślin. Owady żywiące się pyłkiem przynoszą go z kwiatu na kwiat. Związek między roślinami i owadami staje się coraz bliższy. Pojawiają się również ważki, karaluchy i pluskwy.
Kreta trigona jest jedyną znaną pszczołą z ery dinozaurów. Bardzo przypomina niektóre z dzisiejszych pszczół tropikalnych. Ma specjalne szczeciny na nogach, co jest przystosowanie do zapylania, ponieważ utrwalają one pyłek, gdy ląduje on na roślinie. Ssaki, choć skromne i powściągliwe, żyły obok dinozaurów, podobnie jak małe, przerażające stworzenia. Te prymitywne istoty rozwijały się i różnicowały w niezwykle ścisłych granicach. Dinozaury i gady zajmowały większość nisz ekologicznych, pozostawiając bardzo mało miejsca dla innych stworzeń. To, co pozostało im do przetrwania, to jaskinie, groty i zagłębienia w drzewach i pod ziemią. Ograniczenia pod względem wielkości i stylu życia narzuciły się same. Ponieważ gady są mniej aktywne w nocy, ssaki przystosowały się do nocnego trybu życia. Mają dobre oczy, dobre uszy, dobry węch i wąsy, aby wyczuć drogę. Intensywne działanie wszystkich narządów zmysłów wymaga większego mózgu niż u gadów. Energia spalana przez mózg musi być stale odnawiana. Pojawia się ciepła krew, izolujące futro. Ssaki priorytetowo traktują pokarmy bogate w białko. Żywią się owadami i innymi bezkręgowcami i nasionami roślin, aby szybko uwalniać energię i trawić pokarm. Pojawiają się ostre zęby. Mogą łapać, zabijać, mielić i miażdżyć jedzenie. Kataklizm wkrótce wywróci życie do góry nogami. Uderzenie meteoru, które miało miejsce na granicy Kredy i Paleogenu, jest doskonale znanym faktem z historii Ziemi. Ogromna asteroida w wielkości Everestu uderzyła w atmosferę z wyjątkową prędkością prawie 65 tysięcy km na godzinę. Mając średnicę ponad 10 km i masę miliardów ton, rozbija się w prowincji Yucatan, w Zatoce Meksykańskiej. Uwolniona energia jest niezmierzona. Asteroida uderza w ląd, tworząc krater o głębokości 30 km. Uderzenie jest tak silne, że skały skorupy ziemskiej ulegają upłynnieniu. W promieniu 60 km od uderzenia cała istniejąca woda zamienia się w parę. Natychmiast ginie tysiące zwierząt. Wszystko dzieje się tak szybko, że nie mają nawet czasu, aby cokolwiek poczuć. Te zwierzęta zginęły łagodną śmiercią, ale nie te znajdujące się dalej, które widziały tylko błysk światła. Kilka sekund po uderzeniu fala uderzeniowa przybiera kształt chmury odparowanej skały, która szybko przesuwa się przez ocean. Nieznośne ciepło wyparowuje wszystko w pobliżu. Większość zwierząt ginie pod wpływem tej fali. Najbardziej narażone są te, które nie mogą szybko znaleźć schronienia. Szanse na przeżycie mają zwierzęta żyjące w jaskiniach lub na zboczach wzgórz, które są w stanie schronić się w bezpiecznym miejscu. Wybuchają pożary, ziemia idzie z dymem. Dinozaury ze względu na swoje gigantyczne rozmiary mają ogromne trudności ze znalezieniem schronienia i są bezbronne. Fala uderzeniowa uwolniła całą swoją energię w ciągu 10 minut, ale nie pokryła całej powierzchni Ziemi. Niektóre zwierzęta są nieświadome katastrofy, która właśnie miała miejsce. Konsekwencje wkrótce je dogonią. Uderzenie meteorytu wywołało silne trzęsienie Ziemi. Odczuwane są gwałtowne wstrząsy. Pojawiają się pęknięcia i osuwiska. Trzęsienie Ziemi obejmuje całą planetę. Wstrząsy trzęsienia Ziemi są odczuwalne przez wiele dni, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Gigantyczne tsunami, wielkie jak pasmo górskie, zbliża się do wybrzeża. Przemierza Atlantyk z prędkością prawie 1000 km na godzinę. Fala zbliża się do wybrzeża, a następnie rozbija się o brzeg, niosąc ze sobą zwierzęta.
drzewa i gruz. Następnie wycofuje się z taką siłą, że kształtuje nowy krajobraz geologiczny, postęp wzgórza, doliny i kaniony. Ciała zwierząt są rozrzucane lub zmywane z powrotem do morza. Tsunami ustępuje, ale miliony ton skał wyrzuconych w przestrzeń przez uderzenie spadają teraz jako meteoryty o rozmiarach od grochu do domu. Głazy uderzają w powierzchnię Ziemi przez kilka godzin, powodując gwałtowny wzrost temperatury. W mniej niż jeden dzień kataklizm unicestwił niemal całe życie na Ziemi. Miliony zwierząt spłonęły żywcem. Poziom tlenu na Ziemi wzrasta. Ciepło wzrasta, a spalanie przyspiesza. Wśród trupów przetrwało kilku ocalałych. Kilka odizolowanych dinozaurów wciąż przemierza apokaliptyczny krajobraz, próbując przetrwać. Purgatorius, przodek dzisiejszych naczelnych, błąka się wśród płomieni, chociaż przez miliony lat był ofiarą dinozaurów. Wydaje się, że jego warunki fizyczne dają mu przewagę w przetrwaniu katastrofy. Ten mały ssak przypomina dużą, spinającą się po drzewach mysz. Stanowi podstawę grupy, która doprowadziła do powstania gatunków, w tym małp, człekokształtnych i człowieka. To małe zwierzę żyło w cieniu dinozaurów. Dyskretnie organizowało swoje życie, żywiąc się owadami i owocami występującymi w siedliskach leśnych. Teraz może wykorzystać nisze ekologiczne, pozostawione przez dinozaury do dywersyfikacji. Chmury popiołu i pierwiastków chemicznych uwolnionych podczas uderzenia zlepiają się i stopniowo zasłaniają niebo. Siarka została wyprodukowana w dużych ilościach podczas uderzenia. Pierwiastek ten wchodzi teraz w kontakt z wodą atmosferyczną i przekształca się w kwas siarkowy. Na ziemię spada śmiercionośny deszcz. Zwierzęta, które przeżyły, muszą się schronić, ponieważ kwas siarkowy pali skórę i ciało. Prysznice uderzają również w ocean. Chmury obecne w dużych ilościach stopniowo przesłaniają światło słoneczne. Ziemia pogrążyła się w ciemności. Plankton, który potrzebuje stałego światła, powoli wymiera. Dinozaury, które polegają głównie na zmyśle wzroku, zostały poważnie upośledzone przez ten nowy stan. Ciemność panowała przez kilka tygodni. Małe ssaki, które żyły obok dinozaurów, miały już rozwinięte zdolności nocne. Rzeczywiście, polowały głównie w nocy, aby nie paść ofiarą gigantów. Dało im to znaczną przewagę, jeśli chodzi o radzenie sobie z niekończącą się nocą. Kataklizm wpłynął również na roślinność. Rośliny, które jeszcze nie uległy pożarowi, zostały pozbawione światła słonecznego i przestały rosnąć. Duże zwierzęta roślinożerne, które przetrwały do tego czasu, zmniejszyły swoje źródła pożywienia. Po kilku miesiącach nadszedł zimny trzask. Ziemia, niegdyś ciepła i bujna, staje się lodowata i wroga. Purgatorius izoluje się w swojej norze, aby utrzymać ciepło. Żywi się wszystkim, co może znaleźć i to właśnie uratuje mu życie. Wszystkie dinozaury, zarówno roślinożerne, jak i mięsożerne, uległy temu lodowatemu środowisku. Z wyjątkiem dinozaurów, ptasiom miedniczych. W ciągu jednego roku planeta została prawie całkowicie opróżniona ze wszystkich form życia. Znika 75% gatunków zamieszkujących biosferę. Ocean jest pusty, z wyjątkiem kilku rzadkich gatunków ryb i rekinów. Ogólnie rzecz biorąc, im mniejsze zwierzęta, tym większe szanse na przetrwanie. W ciągu kilku godzin, dni, miesięcy, a może nawet lat, świat dinozaurów upadł, powodując fundamentalną zmianę w ekosystemie, ponieważ ich zniknięcie utorowało drogę naszym odległym przodkom. Ziemia jest jak rozległa pustynia. Niemniej jednak, dla nielicznych zwierząt lądowych, które przetrwały, była to nowa szansa. Bez drapieżników, które mogłyby na nie polować, ci nieliczni ocaleni będą mogli szybko się rozmnażać. Nie mając powodu do ukrywania się, są gotowe do osiedlenia się i ponownego zaludnienia Ziemi. Ocaleni mają zamiar napisać nowy rozdział swojej historii.
wielkie gaty znikają z powierzchni Ziemi. Inne rzędy przetrwały z bardzo małymi populacjami. Pozostałe cztery rzędy gadów – żółwie, krokodyle, węże i jaszczurki – 98% gatunków koralowców kolonialnych, które zamieszkiwały ciepłe, płytkie wody tropikalne. Zniknęło. Samotne koralowce, które osiedlają się w chłodniejszych, głębszych regionach, radziły sobie lepiej. Liczba rodzajów głowonogów, szkarłupni i małży spada. Amonity i belemnity zniknęły, podobnie jak wszystkie inne gatunki mięczaków z klasy głowonogów. Jedynymi ocalałymi są nautiloidy, reprezentowane dziś przez nautiliusy oraz inne grupy obejmujące ośmiornice, kałamarnice i mątwy. Ucierpiała podstawa łańcucha pokarmowego. Przy braku światła rośliny usychają. Duże zwierzęta roślinożerne są pozbawione pożywienia. W morzach łańcuchy pokarmowe zostały zakłócone w ten sam sposób, gdy znika plankton. Wszyscy, którzy się nim żywią, umierają z głodu. Małe zwierzęta żywiące się odpadkami są przyzwyczajone do odżywiania się resztkami roślin i małymi zwierzętami żyjącymi w błocie. Nawet jeśli wszystkie rośliny obumrą, fauna wodna może przetrwać przez długi czas. Co więcej, są one również w stanie przetrwać okres suszy. Dobrze ukryte w błocie słodkowodnym spędzają swoje życie w zwolnionym tempie. Na lądzie tym szczątkożercom udaje się znaleźć zwłoki zwierząt, nasiona lub resztki roślin, aby przetrwać przez kilka miesięcy. W połączeniu z ich zdolnością do hibernacji pozwala im to skutecznie opierać się wrogim warunkom. Inna cecha może pozwolić niektórym zwierzętom lepiej znieść konsekwencje spadającego meteorytu. Ssaki i ptaki są gatunkami stałocieplnymi. Są mniej zależne od temperatury zewnętrznej i są w stanie lepiej przetrwać. Podobne gatunki żyjące nad morzem są w stanie lepiej znosić poważne zmiany w ich środowisku. Czy to szczęście, czy rzeczywista zdolność adaptacji? W przypadku organizmów żywych niemożliwe jest dostosowanie się do zdarzeń, które są zarówno rzadkie, jak i katastrofalne. Selekcja naturalna działa tylko wtedy, gdy jest powolna i wystarczająco słaba, aby nie spowodować natychmiastowej śmierci wszystkich osobników danego gatunku. Podczas wymierania kredowo-paleogeńskiego zwierzęta ginęły losowo. Jeśli niektóre są faworyzowane, to dlatego, że były w stanie lepiej oprzeć się nowym warunkom życia stworzonym przez to wydarzenie. Po ciepłym początku Ziemia przeszła wyraźny trend ochładzania. Tektonika zreorganizowała wielkie prądy oceaniczne i podniosła wielkie reliefy, które pochłonęły CO2. Zaledwie 10 milionów lat później ryft kontynentalny na półkuli północnej uwolnił duże ilości dwutlenku węgla do atmosfery i oceanów, powodując wzrost temperatury o co najmniej 5 stopni Celsjusza. To ocieplenie podobnie zakłóca ekosystemy i ma duży wpływ na ewolucję ssaków. Roślinność zmienia się, a lasy stają się gęstsze. Ostatnia pozostałość superkontynentu Gondwany rozpada się, tworząc Australię i Antarktydę. Australia zabrała ze sobą niezwykłą florę i faunę. Niektóre okazy można znaleźć do dziś. To oddzielenie się stworzyło prąd okołoantarktyczny, który odizolował południowy kontynent od cieplejszych wód, powodując jego zamarznięcie. Świat lądowy jest teraz zdominowany przez znane formy życia, takie jak rośliny kwitnące, ptaki śpiewające i ssaki. W wodach dominują ssaki, w tym wieloryby, foki i niezliczone współczesne ryby kostne. Dzielą one ocean z rekinami, które były już obecne. Eksplozja wszystkich tych grup stworzyła dzisiejszy świat biologiczny. Większość dużych zwierząt zniknęła. Gady, które przetrwały, są raczej skromnych rozmiarów, z kilkoma wężami, jaszczurkami, małymi krokodylami i żółwiami. Ptaki są jedynymi, które wyróżniają się pod względem wielkości, próbując zapanować nad światem zwierząt. Gastornis parisiensis, znany również jako diatryma, i teratornis incredibilis, to ptaki o imponujących rozmiarach. Gastornis to największy ptak swoich czasów, osiągający do 2 metrów w przypadku największych okazów. Ma krótkie skrzydła, długie nogi i gruby dziób.
porusza się jak dzisiejsze strusie, ponieważ nie potrafi latać. Żyje w lasach i na bagnach w klimacie tropikalnym. Obecnie nie jest zwierzęciem drapieżnym, ponieważ jego potencjalne drapieżniki, ssaki lub krokodyle, są od niego mniejsze. Jego mocny dziób i potężne pazury pozwalają mu na wszystkożerną dietę. Teratornis jest nazywany ptakiem potworem. Jego rozpiętość skrzydeł może sięgać nawet 5 metrów, a powierzchnia pojedynczego skrzydła osiąga 17,5 metra kwadratowego. W tamtych czasach był to największy ptak zdolny do lotu. Jego mocne nogi i potężne stopy pozwalają mu chwytać i łapać zdobycz z bardzo silnym uściskiem. Te dwa okazy tylko przelotnie pojawiły się na Ziemi, a ptaki, które przetrwają, będą miały skromniejsze rozmiary w przyszłości. Na razie jednak te przerażające ptaki drapieżne nawiedzają sawanny, preferują słabo porośnięte roślinnością środowiska, w których mogą ścigać swoje ofiary. Chwytają i pożerają małe ssaki, tak jak prymitywne konie, ale także zwłoki, tak jak dzisiejsze sępy, dopóki ssaki pozostają zbyt małe, aby odgrywać rolę drapieżnika. Te gigantyczne ptaki nie mają poważnych konkurentów i pozostają na szczycie łańcucha pokarmowego. Perissodaktyle miały być wielkim sukcesem i obejmowały przodków koni, tapirów i nosorożców. W tamtym czasie te trzy linie były jedną i tą samą. Obecnie zwierzęta te różnią się od siebie, ale ich przodkowie byli bardzo podobni. Mimo że nie żyją w tych samych środowiskach, nie jedzą tych samych roślin, co pozwala uniknąć intensywnej konkurencji, która mogłaby doprowadzić do zniknięcia niektórych gatunków. Herakoterium jest często atakowany przez te niebezpieczne ptaki. Chociaż jest członkiem linii ewolucyjnej konia, w tamtych czasach był bardziej podobny do psa, około 60 cm długości i nie więcej niż 20 cm wysokości. Ma 4 palce na przednich nogach i 3 palce na tylnych nogach. Nie ma kopyt jak nasze współczesne konie, ale raczej podobne do psich ochraniacze. Jego około 40 zębów służy do miażdżenia miękkich liści i młodych pędów roślin, ponieważ jest roślinożercą. Heptodon żyje w Ameryce Północnej. Ten prymitywny tapir ma metr długości. Chociaż jego kończyny i czaszka są podobne do dzisiejszych tapirów, nie ma jeszcze charakterystycznego wysysacza. Jego bliski kuzyn, Hyrakius, był jednym z pierwszych nosorożców. Jest nieco większy od Heptodona, ale nie posiada jeszcze rogu. Heptodon, Hyrakius i Herakoterium wyglądały bardzo podobnie w tamtym czasie, ale ich linia później gwałtownie się rozdzieliła. Pojawiają się nowe ssaki, w tym Henacodus, ten średniej wielkości roślinożerca. Niejasno przypomina współczesnego jelenia lub konia. Zajmuje korzeń drzewa genealogicznego kopytnych. Jego zęby są dobrze przystosowane do twardej roślinności, jego siedliska. Osiąga do 1,5 metra długości. Ma długie nogi, proste nogi i wąski pysk. Każda z jego kończyn zakończona jest 5 pełnymi palcami, co pozwala mu chodzić jak współczesny tapir. 20 pazurów na kończynach zostało później zmodyfikowanych, aby stać się kopytami u współczesnych zwierząt kopytnych. Bioróżnorodność nadal bardzo różni się od dzisiejszej, chociaż lasy były nadal obecne. Zaczęły rozprzestrzeniać się łąki i rozwinęły się zwierzęta roślinożerne. Niektóre rodziny ssaków wyewoluowały nowe typy ekologiczne, takie jak biegacze, szybowce, a nawet prawdziwe zwierzęta latające. Pływacy, skoczkowie i nory występują na całej powierzchni Ziemi, zajmując wszystkie środowiska, od palących pustyń po lodowate bieguny. Przystosowują się do koron drzew, wysokich gór, oceanów i słodkowodnych bagien. Innowacje takie jak skrzydła nietoperzy i duże siekacze gryzoni okażą się kluczowe dla ich biologicznego sukcesu. Brontotherium to gatunek kopytnego przypominający współczesnego nosorożca. Ma parę rogów na pysku, przy czym rogi samców są bardziej imponujące niż samic. Chociaż jego wygląd przypomina nosorożca, w rzeczywistości jest wielkości słonia. Mierzy do 5 metrów długości i waży do 5 ton.
Ten roślinożerca lubi delikatne liście i młode pędy. Przy długości 1,5 metra, wysokości 80 cm i wadze 100 kg rakodon wygląda jak kucyk. W rzeczywistości jest to gatunek prymitywnego nosorożca. Mimo że nie miał rogu i był wówczas biegaczem, żywi się różnorodną roślinnością na stepach i w otwartych lasach. Jego smukłe nogi są wsparte na trzech palcach, a głowa jest szczególnie duża w porównaniu z resztą ciała. Dywersyfikacja roślinożerców niewątpliwie pokrywa się z dywersyfikacją ssaków mięsożernych. Wśród grup reprezentowanych w tym czasie hia enodon, którego nazwa oznacza zęby hieny, pojawia się w swojej kociej postaci. Jego masywne, mocne ciało ma długi ogon, a każdy z palców ma ostre pazury. Hia enodon jest wybitnym myśliwym, chociaż jego mózg jest mały. Ma wysoko rozwinięty zmysł węchu, potężną szczękę, a jego szybkość pozwala mu polować na wiele ofiar. Jego ostre, spiczaste zęby pozwalają mu je miażdżyć, gdy je łapie. Hia enodon jest również padlinożercą. Pokrywa znalezione zwłoki odchodami, aby zamaskować swój zapach i zapobiec zauważeniu go przez inne padlinożerne drapieżniki. Mierząc 1,5 metra wysokości i 3 metry długości, hia enodon nie boi się walczyć z dużymi drapieżnikami, takimi jak gastornisy, ponieważ może biegać z prędkością do 55 km na godzinę. 55 milionów lat temu grupa ssaków obrała inną ścieżkę ewolucji. Wyposażone w dwoje blisko osadzonych oczu i przeciwstawne kciuki były pierwszymi naczelnymi. Ich prekursorami są Plesia dapiformes. Te małe ssaki były owadożerne i nadrzewne. Pierwszym okazem jest Purgatorius, małe stworzenie, które ukryło się najlepiej jak potrafiło podczas upadku meteorytu. Plesia dapiformes zróżnicowały się, tworząc około 100 gatunków żyjących w regionach tropikalnych. Ich rozmiary wahają się od chomika do wiewiórki. Prymitywna architektura ich czaszek, małe mózgi i obecność pazurów na nogach nie klasyfikują ich jeszcze jako prawdziwych naczelnych. Mają jednak pewne szczegóły na zębach, zwłaszcza zęby trzonowe i duże siekacze, które można znaleźć u dzisiejszych najbardziej prymitywnych naczelnych lemurów. Naczelne to dzisiejsze prymitywne naczelne, lemury i tarsiery, a także ich kopalni przodkowie. Naprzeciwko nich znajdują się małpy człekokształtne, które obejmują wszystkie prawdziwe małpy człekokształtne, takie jak marmozety, pawiany, goryle i ludzie. Najwcześniejszy znany prosimian nazywa się Alti Atlasius. 55 milionów lat temu jego potomkowie rozprzestrzelili się na półkuli północnej. W tym czasie były one jedną z najbardziej zróżnicowanych grup ssaków. Nogi prosimian ewoluowały w dłonie i stopy z pazurami przypominającymi paznokcie. Są one krótsze i bardziej płaskie niż u Plesia dapiformów. Kciuk jest przeciwstawny do pozostałych palców. Mogą też trzymać się gałęzi i chwytać jedzenie. Ich oczy znajdują się z przodu twarzy, blisko siebie, chociaż ta pozycja oznacza utratę widzenia bocznego, które byłoby prawdziwym atutem w wykrywaniu drapieżników. Umożliwia widzenie obuoczne w trzech wymiarach. W rezultacie naczelne mogą przeskakiwać z drzewa na drzewo, lepiej oceniając odległości i ograniczając ryzyko upadku. Cała górna część czaszki została przebudowana, przyczyniając się do zwiększenia rozmiaru mózgu. W Azji 45 milionów lat temu pojawiły się pierwsze prawdziwe małpy człekokształtne. Te wszystkożerne lub wegetariańskie zwierzęta charakteryzowały się dużymi mózgami i skomplikowanymi zachowaniami społecznymi. W sercu regionów pokrytych rozległymi bagnistymi lasami prymitywne małpy człekokształtne ocierały się o małe prosimiaki. Catopithecus, który żył 36 milionów lat temu, jest najstarszą z wczesnych małp człekokształtnych. Najbardziej znanym i największym jest Aege Ptoopithecus. Ssak ten ważący od 6 do 7 kg zamieszkiwał lasy deszczowe Afryki Północnej.
wykazuje pewne podobieństwo do dzisiejszej południowoamerykańskiej małpy wyjca. Aegyptopithecus wspina się na drzewa, pełza po gałęziach i żywi się owocami. Prowadzi dzienny tryb życia, ma wszystkie cechy, które odróżniają sympatyków od prosimian. Jego czaszka mieści większy mózg, jego oczodół jest całkowicie zamknięty, izolując gałkę oczną od skroniowej części mózgu. Oczy przesunęły się bliżej siebie, zmniejszając jamę nosową, a tym samym zdolność węchu. Jego potężna żuchwa ma zęby trzonowe o stosunkowo płaskich koronach. Naczelne wykazują dużą różnorodność, ale ich anatomia zachowuje wysoki stopień jedności. Ich pięciopalczaste kończyny mają paznokcie. Dłoń ma przeciwstawny kciuk. Zostało udoskonalone jako narzędzie chwytne i narząd dotyku. Wzrok ewoluował i został udoskonalony kosztem węchu. Oczodoły są skierowane do przodu, umożliwiając dobre widzenie obuoczne. Ich złożona organizacja społeczna znajduje również odzwierciedlenie w przedłużonej opiece macierzyńskiej, opóźnionej dojrzałości płciowej i zwiększonej długowieczności. Naczelne zazwyczaj żyją w grupach liczących od kilku do kilkuset osobników. Samice zazwyczaj rodzą jedno potomstwo, czasem dwa. Ze względów fizjologicznych i behawioralnych naczelne osiągają rozmiary od 50 g do ponad 100 kg. Ich dieta jest zróżnicowana. Mniejsze osobniki są częściej owadożerne lub owocożerne, podczas gdy większe mają zazwyczaj wszystkożerną dietę. Naczelne rozwijają się w regionach tropikalnych i subtropikalnych. Większość małp prowadzi dzienny tryb życia, podczas gdy prosimiaki żyją w nocy. Naczelne wykazują szeroki zakres postaw i sposobów poruszania się. Na drzewach niektóre wspinają się i chodzą po gałęziach. Na ziemi przyjmują chód czworonożny, ale są również zdolne do biegania w pozycji wyprostowanej i wykonywania skoków bocznych. Niektóre gatunki wykorzystują swój ogon jako piątą kończynę do podwieszania się. Niektóre małpy człowiekokształtne zawieszają się poprzez kołysanie. Na ziemi ich czworonożne ruchy są niezwykłe, ponieważ poruszają się w pozycji półwyprostowanej, opierając się na drugiej falandze palców. Wszystkie te zwierzęta okazjonalnie ćwiczą dwunożność, tylko człowiek czyni z niego swoją specjalność. Niektóre małe ssaki zaczynają wykorzystywać nowe środowisko, korony drzew, znajdują tam niewyczerpane pożywienie i bezpieczne schronienie przed drapieżnikami. Jedno życie w koronach drzew oznacza poruszanie się w trzech wymiarach, a nie w dwóch. Jak robią to zwierzęta lądowe, istnieje więc dodatkowe niebezpieczeństwo upadku. Mali ludzie z wysokich gałęzi będą wykazywać szczególne adaptacje, takie jak duży mózg lub oczy patrzące w przyszłość, które umożliwiają im dokładną ocenę odległości. Widzenie kolorów jest również innowacją, która pozwala zwierzętom łatwo dostrzec owoce i młode liście, które są bardziej delikatne i odżywcze. Carpolestes to mały ssak wielkości chomika, z zębami przypominającymi gryzonie. Jego długie palce i przeciwstawny kciuk pozwalają mu z łatwością spinać się po koronach drzew. Jego łokcie nie są wystarczająco elastyczne, aby mógł przeskakiwać z gałęzi na gałąź. Jego oczy umieszczone po bokach głowy nie pozwalają mu na precyzyjną ocenę odległości. Carpolestes jest bliskim krewnym pierwszych małp człowiekokształtnych, ale nie jest ich prawdziwym przodkiem. Korybchodon to duża amfibia roślinożerna. Podobnie jak współczesne hipopotamy, żyje na bagnach i żywi się roślinami wodnymi. Wielkością zbliżone do dzika, może ważyć do 500 kg. Oba kły są słabo rozwinięte, w tamtych czasach był uważany za duże zwierzę w porównaniu ze średnią wielkością innych zwierząt. Przodkowie wielu rybów i delfinów dosłownie galopowali po lądzie. Dziś trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób lądowe czworonogi wyewoluowały w walenie. Pomimo swojej nazwy, która oznacza król gadów, Basilosaurus jest ssakiem. To zwierzę wielkości wieloryba, ma szczękę wypełnioną zębami. Nie ma jeszcze otworów oddechowych, ale nozdrza w środku pyska zmuszają do podnoszenia głowy z wody, aby oddychać.
ma dwie małe tylne nogi, które nie są używane do chodzenia ani pływania. Jego długi ogon i ramiona, przypominające płetwy, pomagają mu się poruszać. Basilozaur, podobnie jak inni przodkowie waleni, wykorzystywał środowisko przybrzeżne, żywiąc się rybami, krabami i mięczakami. Ewolucja doprowadziła go do przystosowania się do środowiska morskiego. Jego tylne nogi stopniowo się kurczą, a ramiona i ogon stają się płetwami. Nozdrza migrują na czubek głowy, tworząc otwory oddechowe. Ucho ewoluuje, aby umożliwić zwierzęciu prawidłowe słyszenie podwodnych dźwięków. Protoketus to rodzaj prymitywnego walenia. Mierzy 2,5 metra długości. Jego nogi, których używa jako płetw, są raczej małe, ale umożliwiają poruszanie się po ziemi. Jego długa szczęka ma ostre zęby. Jego struktura ucha umożliwia mu dobre słyszenie pod wodą, ale z pewnością nie echolokację. Jego nozdrza znajdują się w połowie pyska, co jest pierwszym krokiem na drodze do górnej części czaszki współczesnych waleni. Życie amfibii jest nadal bardzo żywe dla tych prymitywnych zwierząt. Niektóre samice nadal rodzą na lądzie. Nietoperze pojawiają się wraz z Icaronycteris. To zwierzę ma już wygląd współczesnych nietoperzy. Rozpiętość jego skrzydeł może osiągnąć 35 cm. Jego długi ogon służy jako ster. Jego nogi są wciąż zbyt małe, aby mógł wisieć do góry nogami. Nosi futro. Preferuje ciepły klimat i żywi się owadami. Nawet najstarsze nietoperze potrafią machać skrzydłami. Dermoptery, czyli latające lemury, to rząd ssaków. Żyją na drzewach i są najlepiej przystosowane do szybowania. Kiedy startują z gałęzi, wyciągają cztery kończyny, aby rozciągnąć żagiel skóry, który łączy ich nadgarstki, kostki i ogon. Umożliwia im to szybowanie na odległość ponad 100 metrów. Palmy, kwitnące drzewa i drzewa iglaste kwitną. W świecie roślin pojawia się nowa grupa roślin, kwitnące rośliny zielne. Ich sukces związany jest z ewolucją owadów zapylających. Do rozprzestrzeniania się roślin przyczyniły się również zwierzęta żywiące się nasionami i owocami, takie jak nietoperze i ptaki. Rośliny zielne mają swój sekret. Potrafią przetrwać i rozwijać się nawet wtedy, gdy są regularnie ścinane przez zwierzęta. Odcinanie wierzchołków liści nie uszkadza ich wzrostu. Przetrwają nawet ciężkie zbiory. Ekspansja użytków zielonych sprzyja przetrwaniu roślinożernych ssaków. Trawy obejmują większość gatunków powszechnie znanych jako zioła i zboża. Są to zazwyczaj rośliny zielne, jednoroczne lub wieloletnie. Mogą przystosować się do wielu różnych warunków środowiskowych. Od bujnych wilgotnych lasów po suche pustynie. Od zimnego klimatu górskiego po strefy tropikalne. Są cennym źródłem pożywienia i energii dla dzikich zwierząt. Trawy należą do roślin okryto-zalążkowych. Kwiat jest złożoną strukturą, w której męskie i żeńskie organy rozrodcze są zgrupowane i otoczone. Część żeńska daje początek owocom w wieku dojrzałym, ale dopiero po zapłodnieniu. To właśnie owoce charakteryzują rośliny okryto-zalążkowe. Pomaga w rozprzestrzenianiu nasion za pomocą różnych zwierząt, wiatru i wody. Rośliny były w stanie rozproszyć się na obu kontynentach, zanim Gondwana została całkowicie oddzielona. Ptaki to małe, pierzaste latające dinozaury, teropody. Ich przodkowie byli lądowymi drapieżnikami, prawdziwymi łowcami jurajskich ziem. Nie latały. Lot jest adaptacją, która jest obecnie nierozerwalnie związana z ptakami. Przetrwanie niektórych gatunków może być czasem zaskakujące. Przed uderzeniem meteorytu ptaki miały już za sobą długą historię. Najstarszy znany ptak, Archaeopteryx, pojawił się pod koniec okresu jurajskiego, około 150 milionów lat temu. Zwierzę to ma ciało i zęby gada w połączeniu z piórami ptaka. Stanowi brakujące ogniwo między gadami a ptakami. Archaeopteryx prawdopodobnie pochodzi od małego lądowego koelurozaura. Te gady z wydrążonym ogonem obejmują małe, lekkie i szybkie drapieżniki, takie jak Companionatus, ale także ogromny i słynny Tyrannosaurus. Niektóre koelurozaury były upierzone i potrafiły latać. Ich szkielety są bardzo podobne do szkieletów ptaków.
Pióra i lot nie pojawiły się nagle, ale zostały nabyte w toku ewolucji. Według niektórych teorii pióra są ewolucją łusek gadów. Zanim stały się nowoczesnymi piórami, które znamy dzisiaj, pióra przodków różniły się formą i funkcją. Archaiczną funkcją piór jest izolacja. Pokryte piórami zwierzę jest w stanie zatrzymać ciepło ciała i chronić się przed zimnem. Niektóre z najwcześniejszych piór mają konfiguracje, które dziś już nie widać. Mają bardziej nieuporządkowane, puchowe rozgałęzienie i konfiguracje. Wygląda to tak, jakby wiele włókien zostało połączonych i stopnionych u podstawy. Kiwi, rzeczywisty gatunek ptaka, niezdolny do latania, ma pióra przypominające włosy. Tak jakby zostały uproszczone, ponieważ są bezużyteczne do lotu. Pióra odgrywają również rolę w prezentacji lub kamuflażu. Mogą również służyć jako środek rozpoznawczy między grupami osobników lub jako motyw przyciągający partnera. Pióra pełnią również funkcję ochronną, chroniąc je przed słońcem lub ogrzewając je poprzez zatrzymywanie powietrza. Mogą być również wykorzystywane do zalotów. Lot jest definiowany jako aktywne wytwarzanie energii, które napędza zwierzę w powietrzu przy użyciu jego własnej mocy. Wymaga to pewnych cech fizjologicznych, takich jak wydrążone kości, solidny mostek i przesadzista stopa. Aby móc latać, zwierzę musi mieć zdatne do lotu skrzydła. Musi być w stanie generować wir, który napędza je do przodu. Jego koordynacja nerwowo-mięśniowa musi umożliwiać mu skuteczną nawigację, a tempo metabolizmu musi wspierać lot przez długi czas. Archaeopteryx posiada już zdatne do lotu skrzydło, które umożliwia mu generowanie skoku lotu. Ma kanał słuchowy odzwierciedlający zdolność do negocjowania trójwymiarowej przestrzeni, co jest szczególnie przydatne dla zwierzęcia podróżującego w powietrzu. Wydaje się jednak, że jego zdolność latania jest słaba. Istnieje kilka scenariuszy dotyczących nabycia i pochodzenia lotu. Wszystko mogło zacząć się od drzew. Niektóre gatunki byłyby w stanie wspiąć się wystarczająco wysoko, aby móc skakać, a następnie szybować i latać. Innym scenariuszem jest to, że niektóre zwierzęta mogły zacząć od biegania po ziemi, jednocześnie machając skrzydłami, co nadawało im siły ciągu i unoszenia się, aż zwierzę oderwało się od ziemi. Chociaż ptaki są uważane za szczególnie wrażliwe na wahania środowiskowe, pozostają jedynymi spadkobiercami dinozaurów. Obecnie odnotowano 10 tysięcy żyjących gatunków ptaków, podczas gdy wydaje się, że w erze dinozaurów było ich tylko kilka, w tym linie Archaeopteryx i Pterozaur. Większość współczesnych rzędów ptaków powstała 55 milionów lat temu. Specjacja różnych grup była stymulowana przez zmieniające się wzorce zlodowacenia w tym czasie, co spowodowało ochłodzenie i wysuszenie klimatu. Około 60 milionów lat temu silny epizod wulkaniczny na północnym Atlantyku uwolnił dwutlenek węgla. Niższa atmosfera i wody oceaniczne zaczęły się ocieplać. Metan przechowywany w osadach na obrzeżach kontynentów ulega destabilizacji. Uwolniony masowo prowadzi do szczytu termicznego i nagłego globalnego ocieplenia. W tym momencie warunki zaczęły sprzyjać szybkiej dywersyfikacji ssaków. Ich rozwój doprowadził je do opanowania pływania i latania. Kordyliery na zachód od obu Ameryk uległy intensywnej deformacji. Europa została wciągnięta w subdukcję i zbliżyła się do Afryki. Kontakt między tymi dwoma regionami doprowadził do powstania gór, zwłaszcza Alp, uzupełnionych fałdowaniem wzdłuż brzegów Zatoki Perskiej i wypiętrzeniem Himalajów, gdzie Indie zapadły się pod Azję. Około 34 milionów lat temu nastąpiła poważna zmiana klimatu związana z dryfem kontynentów. Globalne temperatury spadły, a różne pory roku stały się bardziej wyraźne. Ramię morza oddzielające Europę i Azję skurczyło się, otwierając nowe szlaki dla flory i fauny po obu stronach. Jakiś czas później Ameryka Północna i Europa Skandynawska oddzieliły się od siebie. Po okresie ocieplenia Ziemię ponownie nawiedziły wielkie epoki lodowcowe. Po uformowaniu się amerykańskich kordylierów i łańcuchów alpejskich, Karaiby i Tetydy zostały zamknięte. Połączenie między Oceanem Atlantyckim i Oceanem Spokojnym zostało przerwane w ciepłej strefie.
Prądy oceaniczne przesuwają się głównie w kierunku północ-południe, zwłaszcza na Atlantyku, powodując ochłodzenie globu. Około 23 milionów lat temu Antarktyka rozpoczęła ogólne zamarzanie swojej powierzchni, otoczona prądem oceanicznym, który uniemożliwiał dotarcie do niej ciepłych wód. Została odizolowana od Ameryki Południowej i stała się głównym rezerwuarem zimna. Przyczyna zmian klimatycznych można również wyjaśnić przechylaniem osi planety. Oznaczałoby to, że Ziemia otrzymuje mniej światła przez część roku, co dodatkowo oznaczałoby pory roku i implikowałoby niższą średnią temperaturę. W miarę jak klimat staje się chłodniejszy i bardziej suchy, zmienia się wiele krajobrazów na świecie. Sawanny i stepy zastępują lasy. Zmiany w zasobach żywnościowych zakłócają zarówno gatunki roślinożerne, jak i drapieżniki. Gatunki muszą ewoluować i dostosowywać się do nowych warunków. Małe, żywiące się liśćmi, leśne zwierzęta roślinożerne są obecnie zastępowane przez duże, żywiące się trawą gatunki. Ekspansja łąk doprowadziła do pojawienia się zwierząt zdolnych do szybszego i dłuższego biegu. Trawa, jak źródło pożywienia, jest mniej pożywna i szybciej niszczy zęby. Zwierzęta muszą zatem spożywać duże ilości trawy, pojawiają się stale rosnące zęby, jak u gryzoni i koni. Ta adaptacja kompensuje szybkie zużycie zębów roślinożerców. Wiele gatunków archaicznych ssaków zniknęło. Ustąpiły one miejsca innym grupom, takim jak gryzonie, przeżuwacze i współczesne drapieżniki. Ewolucja ssaków prowadziła do coraz bardziej zróżnicowanych form i narodzin prawdziwych gigantów, które można niemal porównać do największych dinozaurów. Ten ewolucyjny trend w kierunku coraz większych zwierząt można wytłumaczyć faktem, że pierwotnie były one niewielkich rozmiarów. Bycie dużym daje wiele korzyści. Większe zwierzęta są mniej narażone na ataki drapieżników i łatwiej jest im znaleźć pożywienie. Utrzymują stałą temperaturę i zużywają mniej energii. Jednak ogólna ilość roślinności wymagana przez dużych roślinożerców jest znaczna. Nie mogą być zbyt liczne, a ich gatunek będzie bardziej narażony w przypadku kryzysu. Baluchitherium, ten nosorożec bez rogów, mierząc 5 metrów, jest największym znanym członkiem tej grupy i jednym z największych ssaków lądowych. Może pasać się na najwyższych liściach drzew. Dla porównania jest tak duży jak żyrafa, ale waży znacznie więcej, osiągając do 15 ton. Pomimo swoich ogromnych rozmiarów pozostaje ofiarą krokodyli i innych drapieżników. Obok niego występują kuzyni dzisiejszych dzików i guźców. Entelodonty. Można je rozpoznać po ogromnych głowach najeżonych kostnymi naroślami. Te kopytne stworzenia żywią się małymi zwierzętami, korzeniami i roślinami, które mogą wykopać swoimi kłami. Wśród nich Dinochius, duże zwierzę mierzące 2 metry wysokości i ważące około 1,5 tony, jest padlinożercą, który miażdży kości martwych zwierząt swoimi potężnymi szczękami. Megatherium należy do rodziny bezzębnych, podobnie jak współczesne leniwce. W przeciwieństwie do współczesnych leniwców żyje na ziemi, ponieważ jego gigantyczne rozmiary uniemożliwiają mu wspinanie się na drzewa. Może dorastać do 6 metrów długości i ważyć do 4 ton, tyle co słoń azjatycki. Porusza się na czworakach i podnosi się, gdy musi się pożywić. Dzięki potężnym pazurom przyciąga gałęzie drzew, aby chrupać liście. Stopniowo łąki i sawanny zajmują miejsce lasów. Zwierzęta dostosowują się do tej zmiany, a nowe gatunki roślinożerców zastępują stare. Trawa odrasta tym szybciej, im częściej jest koszona. Gdy klimat pozwala na taki odrost, trawożercom nie brakuje pożywienia. Trawa szybko niszczy zęby. Ta nowa dieta wymaga specjalnej adaptacji zębów. Pojawiają się dalecy kuzyni wielbłądów i ram. Protoceratydy. Większość z tych gatunków ma dziwne rogi na głowie, jak Synthetoceras, który ma rozwidlony róg na pysku i dodatkową parę rogów na głowie. Jest to potężna broń w walkach między samcami, ponieważ te ozdoby są nieobecne u samic. Lat temu pojawiły się przeżuwacze. Nowa grupa kopytnych roślinożerców. Zwierzęta te mają wyspecjalizowane żołądki, które umożliwiają im trawienie twardej trawy z większą łatwością. Ich stale rosnące zęby kompensują zużycie spowodowane żuciem.
Początkowo osiedliły się w Azji, ale gatunek ten wkrótce skolonizował Amerykę i Afrykę, a także zaczęli pojawiać się przodkowie żyraf, jeleni, krów i antylop. Hoplitomeryx to ciekawe zwierzę z 5 rogami na czaszce, z których jeden znajduje się na środku czoła. Niewiele wyższy od kozy, ma 2 długie kły. Ze swoim wyglądem przypominającym łosia, Sivatherium jest jedną z pierwszych żyraf żyjących w Indiach. Jest znacznie mniejszy i masywniejszy od żyrafy i ma duże rogi. W miarę jak te roślinożerne zwierzęta rosły i uzbrajały się w rogi i kły, ewoluowały również drapieżniki. Te pierwsze to małe zwierzęta, które z łatwością spinają się na drzewa w poszukiwaniu zdobyczy. Ich dieta jest dość zróżnicowana z mięsem, owocami, liśćmi, jajami i owadami. Z czasem ich potomstwo rozwinie szczególnie duże ostre zęby, które działają jak nożyce. W tym momencie pojawiły się pierwsze prawdziwe drapieżniki, żywiące się wyłącznie mięsem. Narodziły się 2 linie mięsożerców. Z jednej strony linia, która dała początek wilkom, niedźwiedziom i fokom, a z drugiej strony linia, która dała początek hienom i kotom. U niektórych gatunków kły stają się długie i mocne. Te imponujące drapieżniki nazywane są tygrysami szablozębnymi. Chociaż w rzeczywistości nie są spokrewnione z tygrysami, ich czaszki musiały zostać zmodyfikowane, aby zrobić miejsce dla tych ogromnych kłów. Mają raczej krótką twarz i potężne mięśnie szyi. Kły są płaskie i czasem krenelożowe. Tygrysy szablozębne duszą swoje ofiary, gryząc je w gardło. Szablostozębne drapieżniki występują w kilku liniach, dlatego bardzo podobne adaptacje występują u gatunków, które mogą być uległe. Gryzonie charakteryzują się również ostrymi zębami. Mamy stale rosnące się kacze, które ostrzą się poprzez pocieranie o siebie. To sprawia, że są one bardzo ostre, umożliwiając im cięcie kawałków jedzenia lub drewna. Dalej w szczęce szczególnie twarde zęby trzonowe umożliwiają im miażdżenie żywności. Przed gryzoniami inne małe prymitywne ssaki, Multitool, Berculates, miały ten typ uzębienia. Były to pierwsze ssaki wegetariańskie. Prawdziwe gryzonie pojawiły się dopiero po ich zniknięciu. Obecnie gryzonie stanowią prawie połowę wszystkich gatunków ssaków. Pierwsze gryzonie pojawiły się w Azji, a następnie rozprzestrzeniły się po całym świecie, docierając nawet do Australii. Zróżnicowały się, zajmując wszystkie środowiska i specjalizując się. Niektóre gatunki stają się na wpół wodne, jak bobry, inne żyją na drzewach, a jeszcze inne w głębokich norach. Większość gryzoni jest niewielkich rozmiarów, ale kilka gatunków osiąga znacznie większe rozmiary. Tak jest w przypadku Poberomysa, który waży prawie 700 kg. Ten kawiomorf jest członkiem rodziny świnek morskich i capybar. Ostatnia duża rodzina, Proboscideans, również panowała w tamtych czasach. Dzisiejsze słonie są ich ostatnimi potomkami. Prymitywne słonie to m.in. Moeritherium. Jego masywne ciało wielkości świni wsparte jest na krótkich nogach. Większość czasu spędza w wodzie. Nie ma trąbki słuchowej, ale ma grubą, ruchomą, górną wargę. Nieco później niektóre gatunki zaczęły posiadać krótką trąbę. Trąba słonia jest wynikiem połączenia nosa i górnej wargi. Ze względu na równowagę i siłę mięśni, duża głowa słonia musi być podtrzymywana przez krótką szyję. Ogranicza to zdolność słonia do sięgania roślinności, stąd przydatna trąba. Masowe wymierania mają nieodwracalne konsekwencje dla bioróżnorodności, powodując zniknięcia wielu gatunków i zmniejszając różnorodność form życia na Ziemi. Ekosystemy, relacje między gatunkami i cykle życia są zakłócone. Niemniej jednak umożliwiają one pojawienie się nowych form życia i zajęcie nisz ekologicznych opuszczonych przez wymarłe gatunki. Dzisiejszy świat ma bogatą i piękną historię. Przeszłość z konieczności różni się od teraźniejszości. Historia ta nie została pierwotnie napisana. Ziemia jest nieustannie poddawana nieprzewidzianym wydarzeniom, pozaziemskim lub innym, które kierują ewolucję w nowych kierunkach. W rezultacie niektórzy gracze są wyciskani, podczas gdy ci, którzy przeżyli, są faworyzowani. Dzięki szczątkom kopalnym, zakopanym głęboko w warstwach ziemi, wiemy teraz, że papuga nie urodziła się papugą, a delfin nie urodził się delfinem.
Kamienne szkielety ujawniają nam każdego dnia historię, do której należymy. Chociaż współczesny człowiek nie pojawia się w tym rozdziale, jego przodkowie są licznie reprezentowani. Bez zniknięcia dinozaurów z pewnością nie bylibyśmy tutaj, aby o tym rozmawiać.